Hej, tu fantastyczne siostry Ola i Gaba. Witamy Was w kolejnym filmie, którym jest podsumowanie najlepszych książek tamtego roku, roku 2022. Już rozpoczęliśmy nowy i chciałybyśmy pokazać Wam 10 najlepszych książek, które przeczytałyśmy. Tak, czyli wychodzi po 5, nie że ja 10 i Gaba 10. Tak, po 5, a u mnie o dziwo jest właśnie jedynie jedna książka fantastyczna, więc to było dla mnie zdziwienie. Pierwszą książką, o której chcę Wam opowiedzieć, są... Nie są. To jest Droga Królów, a nie Słowa Światłości, bo teraz czytam Słowa Światłości. Droga Królów była po prostu bardzo dobrą fantastyką, takiej, której bardzo dawno temu nie czytałam, takiej, której szukałam w oku świata, tak? Tak to się nazywa? Tak. Takiej, której szukałam w oku świata, ale nie znalazłam jej, bo oko świata strasznie mnie zanudziło, a Droga Królów od razu mnie tak chwyciła i z wielkim zainteresowaniem śledziłam losy bohaterów, szczególnie Kaladina, Dalinara, Shallan i resztę. W sumie to większość tych bohaterów jakoś tak bardzo mi podeszła, co zazwyczaj się w ogóle nie zdarza. Ja zazwyczaj lubię jednego, góra dwóch bohaterów, a reszta to jest dla mnie takie, wiecie, tło. A tutaj wszystkie te historie grały główne skrzypce. Wiadomo, że niektóre były takie bardziej, żeby zarysować to, co się wydarzy innym postaciom, ale to i tak te historie były dosyć długie, bo też jak widzicie, ta książka jest dosyć długa. Ona ma chyba 1000 stron, czy jakoś tak. Ponad 1000. Ponad 1000 stron, tak. Nie wiem, ale Słowa Światłości mają 1200, a to jest więcej niż Droga Królów, więc no wiecie, widzicie, że to jest duża książka i gruba. Ogólnie teraz nie można jej dostać podobno nigdzie, w sensie w papierowej wersji Drogi Królów, bo po prostu nie. Ale jeśli ją znajdziecie, to bardzo, bardzo Was zachęcam, żebyście sięgnęli po tą książkę, bo no, to jest naprawdę mega dobra fantastyka i dla osób, które właśnie czytają fantastykę, tak wiecie, na co dzień, to słyszałam, że to nie jest jakieś wielkie halo, że to jest fajne takie czytadełko, ale ja się nie zgadzam w ogóle z tą opinią. Wydaje mi się, że nie bez powodu Sanderson ma tylu fanów, bo on jest jednak naprawdę mistrzem tego pióra i jego światy są tak wielowymiarowe, tak... ci bohaterowie są tacy silni, tacy inni i tacy też ludzcy jednocześnie, że łatwo się z nimi utożsamić, kibicować im i mimo takiej grubości dalej z zainteresowaniem śledzić losy. Ogólnie też jeszcze co mi się podobało, że to były świetnie zapisane sceny walk i nie czułam się zagubiona, nie nudziły mnie ani nic. W sensie ja ogólnie lubię sceny walk, ale tutaj no one mnie po prostu, wiecie, ja po prostu je czytałam z walącym sercem po prostu i nie mogłam się doczekać co... i nie mogłam dalej wytrzymać, bo chciałam wiedzieć od razu co się wydarzy, kto zginie bądź nie i tak dalej. Więc tak, Droga Królów była po prostu świetna. I teraz, nie, nadal 4,5 gwiazdki, bo tyle wystawiłam. I mam nadzieję, że Słowa Światłości będą o wiele, wiele lepsze. Moja pierwsza książka to jest literatura azjatycka, to znaczy wegetarianka. I była to w sumie też chyba pierwsza książka w ogóle, taka no właśnie azjatycka. Chyba to wcześniej nie za bardzo... Nie, rzeczywiście czytałam... Wcześniej rzeczywiście czytałam Dziewczynę z Konbini, ale to było dawno i jakoś tak nigdy po tą literaturę azjatycką nie sięgałam, aż dostałam wegetariankę na święta zresztą tamte, w sensie nie te, które przed chwilą były, tylko jeszcze w tamtym roku. Wow, nie spodziewałam się tego, że ta książka mnie tak zaciekawi, że zmusi mnie do takiego myślenia, ale też wywoła tyle emocji, bo ta książka zaczyna się normalnie, a później... Nie mogłabym powiedzieć, jak się kończy oczywiście, ale nie spodziewałabym się po tym rozpoczęciu, jak to się zakończy. Mam wrażenie, że te w ogóle książki azjatyckie po prostu mają w sobie coś, bo czytałam też kolejną jakoś niedługo po wegetariance, która też mi się mega podobała i która zresztą będzie zaraz w moim zestawieniu, także zobaczycie, co to za książka. I tak jak mówię, wszystkie w ogóle te moje książki w topce wywołały we mnie po prostu ogrom emocji. Taka była wegetarianka. To jest
teoretycznie historia kobiety, która w już nie pamiętam, czy w Chinach, czy w innym kraju azjatyckim, po prostu postanawia być wegetarianką wśród swojej mięsożernej rodziny. I z tej decyzji wynika bardzo wiele różnych buntów ze strony rodziny, ale takich mega dziwnych, że aż tak to jest jakby odbierane, tak negatywnie. No i dalej, jak ta książka się toczy, to można ją bardzo w różny sposób interpretować i można ją interpretować dosłownie i też jakoś metaforycznie, szczególnie koniec i szczególnie drugą połowę książki. Nie za wiele mogę Wam zdradzić niestety po prostu, bo tak jak powiedziałam, ta książka jest po prostu super przewrotna i niekoniecznie to, co mamy na początku, mówi o tym, co będzie na końcu, ale też tutaj bardzo dużą rolę odgrywa rodzeństwo, są dwie siostry i to mi się bardzo podobało. Jakoś zawsze ten motyw rodzeństwa tak mi się podoba, szczególnie właśnie jak są dwie siostry, wiadomo, ale tutaj to też jest tak przedstawione w taki trudny sposób, bo one mają naprawdę trudną relację. Także niestety nie mogę Wam więcej powiedzieć, tak jak mówię, bardzo bym chciała z kimś porozmawiać, kto przeczytał tą książkę. Wspomnę jeszcze tylko, że ona dostała nagrodę Bookera i to mnie tak trochę odstraszało, że język będzie nie taki, że wiecie, jednak to jest tak jakby literatura z wyższego poziomu, a ja po prostu tak się wciągnęłam w tą książkę, że nie mogłam jej odłożyć, a język był naprawdę taki, wiecie, przyjemny. Tak, bezproblemowy, może tak powiem. Także na pewno ta książka jest super i ja ją polecam każdemu. Jak jesteśmy już przy dalekowschodnich klimatach, to ja powiem o Pachinko. Pewnie nie spodziewaliście się, że ta książka się pojawi w jakimś zestawieniu, ale powiem Wam, że jak tak spoglądam na te książki, które przeczytałam w poprzednim roku, to jest tam bardzo dużo takich średniaków. Są dobre książki, które tutaj zobaczycie i wśród tych dobrych książek są dwie, które skłoniły mnie naprawdę do myślenia, które sprawiły, że no, myślałam o nich dosyć długo i właśnie jedną z nich jest właśnie Pachinko. To jest historia wielopokoleniowa, taka trochę epopeja rodzinna, można powiedzieć. Zaczynamy tutaj od głównej bohaterki, która wywodzi się z takiej jakiejś małej koreańskiej wysepki, ona ogólnie jest wieśniaczką, mamy to się chyba 1914 rok, czy tam 1910, jakoś tak w tych latach zaczyna się ta książka i kończy w latach 90, więc widzicie, że to jest bardzo duża rozpiętość czasowa. Przez te lata wiele się dzieje, jest pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, w międzyczasie są te wszystkie konflikty między Koreą a Japonią, jest rozdzielenie dwóch Korei, w sensie ja dokładnie nie wiem, jak to tam kiedyś było, czy to była jedna Korea, czy to były od zawsze dwie Koree, no ale tam widać ten konflikt, w cudzysłowie. I to nie jest nawet sama tylko historia tej rodziny i głównej bohaterki, która no naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. Nie jest moją ulubioną bohaterką ever, że w ogóle będę o niej myślała zawsze jako, wiecie, taką... Jezu. Nie jest moją ulubioną bohaterką w takim sensie, że będę o niej rozmyślała i że chcę się na niej wzorować, czy coś w tym stylu, wiecie, o co chodzi. Tylko ona mi bardzo przypomina Martę z Chłopów, więc jeśli czytaliście Chłopów, to pewnie wiecie mniej więcej, o co chodzi. Ona ma coś takiego, że ten taki jej chłopski rozum, w cudzysłowie, tutaj jest bardzo pasujący. Ona nie jest jakąś prostaczką, ona nie jest, wiecie, jaką... Nie jest taką gruboskórną osobą, żeby nie było, żadne, nie nic z tych rzeczy. Tylko ona jest taką osobą właśnie, która urodziła się w biedzie i ma taką mentalność trochę też właśnie z tamtych czasów, no bo wiadomo jak... Bo wtedy się po prostu urodziła, ale jednak jej poczynania naprawdę zrobiły na mnie wrażenie i za każdym razem jak był o niej rozdział, to czytałam go z wielką przyjemnością i chciałam się dowiedzieć, co się dalej u niej wydarzy. Tak jak mówiłam, to nie jest tylko historia tej rodziny, to jest też historia właśnie Korei, historia trochę Japonii. Jest przekrój tego całego społeczeństwa tutaj pokazane w tamtych czasach, są pokazane nastroje, które były w tamtych czasach, w sensie od początku do końca, nie tylko podczas II wojny światowej.
jest pokazane. Ja właśnie mówiłam to o tym przy okazji recenzji Zmierzchu o Samu Dazaja, że właśnie było tutaj widać to, o czym pisał Dazaj. I no ja Pacinko wszystkim polecam. To jest naprawdę piękna historia, bardzo wciągająca. Wiem, że ona jest gruba i też robi dosyć wrażenie, ale ja nie żałuję ani jednej sekundy spędzonej na niej, bo tak jak mówię, czytałam ją z ogromną przyjemnością i bardzo Wam ją polecam. Bo to jest kawał literatury pięknej, z takim zacięciem trochę historycznym, więc kto się interesuje, to naprawdę no, po raz trzeci bardzo Wam polecam. No i będąc nadal w tych azjatyckich klimatach, tak jak zapowiedziałam, powiem Wam o kolejnej książce, już ostatniej, u mnie przynajmniej, właśnie z tej kategorii, którą przeczytałam w tamtym roku i uważam ją za naprawdę jedną z najlepszych, jak nie najlepszą książkę, którą tutaj mam. Jest to Jest gór tych złota. Jeśli obserwujecie nas regularnie, to ja co jakiś czas mówię o tej książce przy różnych booktagach czy innych okazjach, bo jakoś, wiecie, zawsze się natrafi taka okazja, żeby o niej mówić. Ta książka była po prostu świetna. I ona zresztą też właśnie była nominowana do Nagrody Bookera. Nie dostała jej, ale w ogóle chciałabym, żebyście docenili tą okładkę. Tu są te gryzy. Bardzo ładna. Ona jest mega ładna. Jest właśnie w twardej oprawie i też jest tak wydana, że bardzo też fajnie się czyta. Ale ogólnie jest tutaj historia Lucy i Sam, czyli rodzeństwa, którzy dorastają ze swoim ojcem i są to czasy w Ameryce, czasy gorączki złota, kiedy właśnie wszyscy po prostu poszukują tego złota i narażają jakoś swoje życie, przeprowadzki i tak dalej, żeby to złoto odnaleźć. Też widzimy tutaj, jak zmienia się Ameryka przez ten czas. I ta książka jest nie tylko opowieścią taką właśnie, nie wiem, rodzinną, jakby to powiedzieć, to jest po prostu przeprawa przez ogrom emocji, przez doświadczenie bohaterów. Wielki plot twist był w środku, którego się nie spodziewałam. A zresztą nawet na początku jest taka rzecz, której ja pomyślałam, okej, naprawdę, czy ja to dobrze rozumiem? I chyba cofnęłam się o dwie strony i zobaczyłam, że rzeczywiście to było to. Ale okazało się, że tak, to było to, także dobrze zrozumiałam. I tak jak powiedziałam, i widzimy, jak ta Ameryka się zmienia, i śledzimy losy bohaterów, którzy są rodzeństwem i chcą być jakoś razem, ale wiecie, bardzo dużo jest przeszkód na ich przeszkodzie, dużo rzeczy stoi na ich przeszkodzie, żeby to mogli zrealizować. I ta książka przeprawiła mnie przez ogrom emocji, zostawiła po prostu ze złamanym sercem. I jakoś tak, wiecie, dała nadzieję, ale później z niej wyprowadziła szybko, a później znowu i tak dalej. Wiecie, tutaj autorka bardzo ładnie się bawi czytelnikiem i też pokazuje, jak to robić, bo rzeczywiście ja już końcówkę książki czytałam z bardzo dużymi emocjami i to raz takimi, już nie wiedziałam totalnie, jak ta książka się skończy. A najgorsze jest to, że zakończenie było po prostu bardzo realistyczne i to nie można powiedzieć, że autorka to sobie wymyśliła i tak nie mogło być, bo tak mogło być i to było chyba najgorsze właśnie. Rzeczywiście ta książka jakoś tak sprawiła, że no nie rozpłakałam się, ale wiecie, wewnętrznie tak się wzruszyłam i to było bardzo smutne, ale przeprowadziła mnie przez taki ogrom emocji, przez taką fabułę i pokazuje, tak jak powiedziałam, nie tylko tą historię, ale też historię Ameryki, jak to wszystko się zmieniało, jaka była też historia tej rodziny. Także ta książka jest po prostu piękna i naprawdę chyba żadna, chociażby z tych, które jeszcze mam przy sobie, nie dała mi właśnie tylu emocji, ile ta, i takich naprawdę totalnie różnorodnych, przez jakieś obrzydzenie, frustrację, po prostu radość, kibicowanie tym bohaterom, żeby jak najlepiej się dla nich skończyło, smutek, naprawdę bardzo wiele emocji. Także ta książka nie jest popularna, a powinna być według mnie i jest naprawdę, naprawdę dobra. Jeśli szukacie właśnie jakiejś literatury pięknej, to bardzo Wam ją polecam. Dalej kolejna książka, która mnie właśnie zachwyciła, ale jest to Bani. Jest to książka, którą się albo kocha, albo się nienawidzi. Ja jestem w tej pierwszej grupie i zaraz Wam powiem dlaczego, chociaż na pewno już wiecie, bo już tyle razy mówiłam o tej książce, ale pokrótce. Ona sprawiła, że ja właśnie zaczęłam się zastanawiać, że poczułam coś wewnętrznie,
Niekoniecznie były to dobre emocje, ale to też nie były jakieś super złe. Właśnie trudno jest mi to opisać, bo to, co się dzieje w tej książce, jest po prostu tak surrealistyczne. Ja nie wiedziałam, czy ja czytam po prostu obrazy z majaków osoby, która jest chora, czy ja czytam opisy snu, czy to się dzieje naprawdę w rzeczywistości. Ja naprawdę nie wiedziałam w którymś momencie, gdzie ja jestem, czy główna bohaterka właśnie śni, czy nie śni, czy to się dzieje naprawdę, czy to się nie dzieje naprawdę, ale wiem, że to brzmi teraz tak, jakby to była totalna jazda bez trzymanki i tak właśnie było, ale Bunny jakoś tak naprawdę trafiło do mnie i ja będę wam, w sumie nie wiem właśnie, czy będę wam polecać tą książkę, czy nie, bo tak jak mówię, że bardzo dużo osób jej nienawidzi, bo właśnie czytałam opinię, że ona jest głupia, że nie wiadomo w ogóle o co chodzi, że główna bohaterka jest beznadziejna, że te bunnies, czyli te cztery dziewczyny, pięć dziewczyn chyba, które towarzyszą głównej bohaterce, to są po prostu jakieś takie, to nie są osoby, tylko są takie jakby metafory do jakiegoś tam współczesnego społeczeństwa, jakiś tam rasizm, feminizm, jakieś takie różne rzeczy, ludzie się takich rzeczy doszukują. Ja się nie doszukiwałam czegoś takiego, ja po prostu czytałam to tak, jak było i byłam bardzo usatysfakcjonowana, bo ja nie pamiętam, jakby w tamtym momencie, kiedy czytałam Bunny, ja nie pamiętam, żeby jakaś książka wywołała we mnie takie emocje i że ja do niej wracam myślami. Słuchajcie, ja do niej do teraz wracam myślami. I dla mnie to była pierwsza książka, dziwna w cudzysłowie, po którą sięgnęłam i dzięki temu ja szukam więcej takich książek i chcę je czytać. Takie właśnie dziwne książki, takie nietypowe, takie niewygodne, które obrzydzają, ale też jednocześnie ciekawią. I nie wiem, jeśli będziecie mieli okazję, to czytajcie Bunny, tylko no, na własną odpowiedzialność, bo ja tego wam nie mogę polecić, wiecie, z ręką na serce, tak jak mogę wam polecić Drogę Królów, bo wiem, że większość to się spodoba. Tutaj wiem, że raczej będzie tak 50-50, albo może nawet raczej mniej, że wam się to nie spodoba, ale myślę, że koneserzy gatunku bardzo dziwnych i takich osobliwych książek odnajdą się w tym, i będą się bardzo dobrze w tym czuć, bo ta książka ma jakby jedną warstwę, a później ma kolejną i kolejną. Ona jest naprawdę wielowarstwowa, jest metaforyczna. Zakończenie też jest takie otwarte, więc każdy sobie może to interpretować jak chce i mnie się to bardzo podobało. Mam nadzieję, że Gała kiedyś to przeczyta tak szczerze, ale zobaczymy, bo też tutaj dosyć ten język angielski dosyć trudny, ja tutaj nie ukrywam, bo tutaj też są takie odwołania do teorii literatury, do historii literatury, bo główna bohaterka jest właśnie studentką twórczego pisania, czy tam coś w tym stylu, i to się pojawia. Kreatywnego pisania. Kreatywnego pisania, tak, tak. Książki, której prawdopodobnie nie spodziewacie się, że tu będzie, a jest, jest Nadzieja od zwierząt, dlatego że bardzo rzadko o niej mówię, ale rzeczywiście jak przeglądałam te książki, które przeczytałam w tamtym roku, to ta się wybija. Tutaj zresztą może no nie na takim poziomie jak w Bunny, ale też jest dużo takich elementów, gdzie nie wiemy do końca, co jest prawdą, a co nie. Tutaj właśnie jakby takie rzeczy realne, codzienne, życie po prostu, wiecie, takie, które my prowadzimy, jest to przeplatane z fantastyką. I tutaj właśnie to jest to wszystko takie trochę oniryczne. Czasami miałam wrażenie, jakby tutaj był sen, bo to jest ogólnie historia Nadziei, która mieszka sobie jakoś na wsi, są czasy komunizmu, 68 rok. To jest zresztą polska książka. I tak, ona sobie mieszka na wsi i czuje, że ma takie połączenie emocjonalne, jakby ze zwierzętami. Trochę też mnie to skłoniło, żeby po tę książkę sięgnąć. I po prostu my śledzimy jej życie codzienne, jej po prostu życie, tak naprawdę, bo ta książka kończy się już wiele lat po początku. Więc no, pomyślałabym sobie, że to jest taka, wiecie, normalna książka. A tutaj właśnie są takie elementy, które nie wskazują na taką typową książkę obyczajową, tylko pojawiają się jakieś takie fantastyczne elementy, jakby to był naprawdę sen, nie wiadomo do końca, co jest prawdą, a co nie. Tak jak powiedziałam już, bardzo mi się podobała też ta więź ze zwierzętami emocjonalna, którą mam wrażenie, że rzeczywiście było, można było odczuć. Ale to, co najbardziej zapamiętałam z tej książki, to to, że zakończenie było dla mnie
bardzo, znowu tak jak w poprzednich książkach, emocjonujące, ale właśnie prawdziwe. To, co tutaj było, to już nie był jakiś realizm magiczny, nie było coś wymyślonego, tylko to, jak ta książka się zakończyła, było właśnie, było prawdziwe. I ona też pokazuje takie prawdziwe emocje codzienności, wiecie, właśnie nic wykwintnego, nic po prostu, wiecie, tutaj nikt nie chodzi na żadne bale, na żadne, nie wiem, imprezy studentów czy coś. To jest właśnie czas PRL-u, jest ta dziewczyna jakby dalej po wielu latach mieszka w swoim mieście, w którym się zresztą urodziła. Także wiecie, to jest po prostu codzienne życie, ale tutaj jest pokazana magia tej codzienności. To mi się bardzo podobało, nie ma nic spektakularnego tutaj. Ale mimo wszystko, jak się czyta tę książkę, widzi się po prostu tą magię codzienności, widzi się to przemijanie, bo tak jak możecie się domyśleć, no jedna osoba umiera, druga żyje, wiecie, jak to jest po prostu, koło ale życia. Też, no dokładnie, takie koło życia i czuć tutaj, jak ten czas przemija i jak on upływa, to było dla mnie magiczne i tak jak powiedziałam, zakończenie dostarczyło mi takich emocji, które po prostu były prawdziwe i których my też doświadczamy w takim życiu codziennym. A zarazem bardzo mi się podobał tutaj język, bo on jest właśnie taki bardzo literacki, taki kwiecisty, poetycki, ale zarazem taki, że bardzo miło się go czyta. Także widzicie, to nie była dla mnie taka zwykła książka, nic takiego jak się spodziewałam. A powiem wam, że o zakończeniu myślałam bardzo długo. I naprawdę, powiem wam, że też że się wzruszyłam na tym zakończeniu, także jak już skończyłam tę książkę, to aż tak, nie wiem, nie chciało mi się nic rozmawiać i tak właśnie myślałam, co tutaj się wydarzyło. Także jest to książka niedoceniana, tak myślę, i bardzo mało osób ją zna, a właśnie ja po nią sięgnęłam też ze względu zresztą na okładkę, zobaczcie jaka jest okładka. I trochę o tej książce wcześniej poczytałam i rzeczywiście bardzo się cieszę, bo ona była, jak widzicie i jak słyszycie, zresztą bardzo dobra. Nasza wspólna polecajka, czyli Illumina, duet Kaufman i Christoph. Wy już wiecie wszystko. To moja jedyna fantastyka. Tak. Wy już wiecie wszystko na temat tej książki. My już wam ją tak wciskałyśmy po prostu na chama, ile mogłyśmy w każdym jakimś zestawieniu, w podsumowaniu. Cokolwiek było właśnie o Illuminę przez pewien czas. Więc ja tu już nie będę podsumowywała, o czym jest ta książka, tylko po prostu powiem od siebie, że ja bardzo dawno nie przeczytałam takiej grubej książki na raz. I właśnie to zrobiłam tutaj z Illuminą. Illumina mnie tak wciągnęło, każda strona, to było coraz więcej napięcia, coraz więcej emocji, coraz więcej rzeczy, które się działy, że ja po prostu musiałam wiedzieć, co się wydarzy i ja nie chciałam jeść, nie chciałam spać, nie chciałam nic robić po prostu, tylko chciałam czytać Illuminę i w przeciągu jakoś tak chyba 3 godzin, czy jakoś tak, przeczytałam tą książkę. Ta książka też właśnie trochę przypomina takie czasy, kiedy rzeczywiście czytanie w czytaniu można było się więcej zaskoczyć, wiecie, jak było się młodsze czy coś, tak. To czasem było takie wow, po prostu co tu się dzieje i tak dalej, a już ja na przykład mega dawno nie miałam tak w książce, gdzie to jest fantastyka młodzieżowa, wiecie, zazwyczaj już nawet to jest jeśli taka bardziej takie sci-fi, no tak bardziej takie science fiction, ale właśnie tutaj bohaterowie są młodzieżą i myślę, że ta książka też jest raczej kierowana dla młodzieży albo dla jakichś osób. No. Ale tak szczerze, po tych opisach niektórych, to ja bym jednak uważała z tym młodzieżowym disclaimerem, bo one są naprawdę krwawe i są takie trochę barbarzyńskie. Szczególnie jak tam wychodzi jedna taka rzecz, nie mogę wam powiedzieć oczywiście, ale no to już naprawdę było mega obrzydliwe i takie, że aż się krzywiłam tak naprawdę, oko mi się mrużyło. Widać po prostu, co pisał Christoph, a co pisała Kaufman, moim zdaniem. Ale słuchajcie, no Illumina jest po prostu świetne, jest tak wciągające, po prostu przypomniało mi, że ja lubię czytać i że ja chcę czytać. Tak. I pośród tych wszystkich miernot, które ja przeczytałam w tamtym roku, Illumina jest po prostu taka, wiecie, taka gwiazda po prostu. Powiew świeżości, no. Coś ekstra. I też dzięki Illuminie zainteresowałam się w ogóle sci-fi właśnie i bardzo chcę przeczytać coś więcej z tego gatunku, więc to też jest kolejny plus. I jak gdzieś znajdziecie, to bierzcie i czytajcie, bo to jest naprawdę mega, mega super. I teraz osobiście ja czekam na Aurora Rising, też J.A. Christopha, chyba samego J.A. Christopha, bez Amy Kaufman.
I to też jest jakieś takie sci-fi, więc nie mogę się doczekać, aż Marsz Mag wreszcie to wyda, bo jak tylko to wyjdzie, to ja od razu będę to czytać w ogóle bez dwóch zdań, bo po prostu to jak właśnie Christoph tutaj napisał to sci-fi, to jest świetne. Tak, ja jeszcze dodam, że to były rzeczywiście takie zwroty akcji, których w ogóle się nie spodziewałam i jakby to były takie emocje, takie, jak widzicie, w każdej tej książce są emocje, ale to było też takie napięcie, jakby co po prostu się wydarzy i przez to nie można było tej książki zostawić, czy to się wydarzy, czy to, i później nie, to się wydarzyło, a później okazało się, że totalnie coś innego, oczywiście, jak to Christoph robi. I mam wrażenie, że też wprowadzenie tutaj narracji sztucznej inteligencji jest po prostu super pomysłem, tak. I ta książka, bardzo żałuję, że naprawdę tak mało osób może do niej teraz dotrzeć, bo to była zdecydowanie właśnie, mam wrażenie, że oprócz Ile jest gór tych złota, ta książka dostarczyła mi też chyba najwięcej emocji, ale też takich pod względem, gdzie są różne emocje, a tutaj właśnie takiej książki młodzieżowej, kiedy rzeczywiście byłam totalnie zainteresowana tym, co się działo, wciągnięta, jakby czułam też tą chemię między bohaterami, co też w sumie rzadko już teraz się zdarza, żeby czuć aż coś takiego. Kibicowałam im, po prostu przeżywałam wszystko z nimi, więc to było totalnie coś. I właśnie te myślenia głównej bohaterki są takie ludzkie bardzo. Ona jest taką bohaterką z krwi i kości, nie taką, wiecie, jakąś wyimaginowaną, że ona jest świetna i tak dalej, tylko no ona jest ludzka bardzo, tak właśnie bym opisała. Tak, jeszcze bym... Już odłożył, bo już mi tak ręka boli, bo ta książka jest mega ciężka. Jeszcze tak dwa ostatnie słowa o tej książce, żebym dodała, że mimo tej swojej młodzieżowości, jakby można powiedzieć, w tej książce i takiego sci-fi, co może nie wydaje się aż tak poważne, to rzeczywiście, bo ta książka jest ogólnie o wojnie, bo tutaj jest wojna między jednym... Kolonią, tak, w sumie planetą. Kolonią, a drugą można powiedzieć, czy takim stowarzyszeniem, no trudno to powiedzieć, no ale dobra, nieważne. W każdym razie jest wojna i te przemyślenia głównej bohaterki dotyczące wojny są naprawdę, naprawdę na poziomie takim, że rzeczywiście to można odczuwać. Tak sobie myślę, jak jest wojna. Też na poziomie dorosłego człowieka. Tak, i one są prawdziwe, one są naprawdę prawdziwe, takie jednak trochę skłaniające do refleksji nad tym wszystkim. Także Illuminé to było złoto w tym roku, w tamtym roku. Świetnie to było. Ja może już przejdę do ostatniej mojej książki, z którą jest Dar krwi, którą zresztą czytałam w grudniu, także mogliście zobaczyć w niedawnym podsumowaniu. Jest to Retelling Drakuli z perspektywy jego pierwszej żony Konstanty. Tak. Zawsze się jakoś tak mylę przy jej imieniu. I powiem wam, że tak, ta książka nie dostarczyła, właśnie jest jedyna chyba taka, która nie dostarczyła mi aż tylu emocji. Nie była ta fabuła, w której po prostu mi się nie mogła doczekać, co się wydarzy i tak dalej. Ale jednak jakoś tak mam wrażenie, że dawno nie czytałam takiej hair story, bo tak jak powiedziałam w podsumowaniu, ta książka jest po prostu hair story'ą. Jeśli ktoś nie zna tej idei, można powiedzieć, to teraz bardzo często się pisze hair story, to znaczy przeciwieństwo historii, przeciwieństwo historii pisanej z perspektywy białego, heteroseksualnego mężczyzny lub w ogóle jakiegoś mężczyzny, tak jak my piszemy historię na przykład, nie wiem, średniowiecza, nowożytności i tak dalej, wojny, cokolwiek, jest to zawsze pisane, znaczy no w większości z perspektywy mężczyzny, jeszcze jakiegoś bohatera i tak dalej. Także to jest książka z perspektywy jego żony i widać tutaj, jak ta narracja się różni i co przeżywa ona, a co jakby rzeczywiście znamy z tej tradycyjnej historii Drakuli. I bardzo, bardzo mi się podobało przedstawienie tej hair story i dlatego dałam też tą książkę do topki, bo wydaje mi się, że dawno czegoś takiego nie czytałam i było to naprawdę na bardzo wysokim poziomie, biorąc pod uwagę też w ogóle, że to chyba był debiut autorki. Także ta książka też mówi o takiej toksyczności i nie tylko między właśnie Drakulą a jego pierwszą żoną, tylko ogólnie o takiej toksyczności w związku i myślę, że sporo osób może się jakoś z tym utożsamić, jeżeli było w takiej sytuacji.
co też jest zdecydowanie na plus, ale mnie właśnie urzekła ta herstoria, która jest zrobiona na naprawdę dobrym poziomie. I właśnie tak jak powiedziałam, tu widać tą różnicę między, bo wiecie, niektóre historie prawdopodobnie byłyby opisane podobnie z perspektywy kobiety i mężczyzny, ale tutaj widać tą rozbieżność i bardzo mi się to podoba, oddanie głosu kobiecie w tej narracji. Moja ostatnia książka to Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Ja już też bardzo dużo mówiłam na temat tej książki, ale tylko tak szybko podsumuję, że Pip to jest jedna z moich ulubionych głównych bohaterek ever w ogóle. Bardzo ją polubiłam i kibicuję jej. Ta zagadka morderstwa wcale nie jest taka prosta. Było bardzo dużo zwrotów akcji, jakichś podtwistów, których się nie spodziewałam. No i też przede wszystkim, dlaczego cenię sobie tę książkę i dlaczego ona trafiła do topki, bo w chwili, gdy ją czytałam, przechodziłam przez bardzo, bardzo trudny okres dla mnie. Nie chciało mi się nic, nie chciało mi się czytać, nie chciało mi się grać, nic mi się nie chciało robić. I potrzebowałam właśnie jakiejś takiej odskoczni książki, albo w ogóle czegokolwiek, która sprawi, że nie będę myślała cały czas o tym, co się wydarzyło dla mnie właśnie trudnego. I Przewodnik właśnie był taką książką. Ja się tak wciągnęłam w to, co tam się działo, że wszystkie te negatywne myśli poszły przez ten czas, kiedy czytałam oczywiście, na drugi plan. I tak się skupiłam na tej zagadce, że aż sama się czułam po prostu jak główna bohaterka, że byłam na jej miejscu. Mega mnie wciągnął Przewodnik i dlatego bardzo cenię tą książkę. No i też w ogóle się okazało, że to jest naprawdę bardzo fajny kryminał, taki thriller w sumie bardziej młodzieżowy. Druga część już bym powiedziała, że raczej nie jest wcale tak młodzieżowa jak ta, jak ten Przewodnik. A trzecia część to podobno w ogóle już jest taki, no, bardziej dorosły niż dla młodzieży, więc no, nie mogę się doczekać, kiedy trzecia część wyjdzie w Polsce i na pewno będę czytać. Tak samo jak dwa standalone tej autorki, które nie są powiązane z tą historią tego miasteczka, z historią głównej bohaterki, ale nadal są krwiste, tylko że są już bardziej dla dorosłych. Okej, zanim przejdziemy do końca, jeszcze chciałabym tak na szybko powiedzieć o jednej książce, która nie znalazła się co prawda w topce, ale bardzo zastanawiałam się, czy dać ją, czy właśnie Nadzieję od zwierząt. I chciałabym ją jednak jakoś tak wyróżnić, bo mam wrażenie, że w swojej kategorii ona rzeczywiście jest bardzo dobra. Jest to Pochodnia w mroku, to jest druga część zresztą, Imperium Ognia, ale bardziej w sumie dla mnie Pochodnia w mroku była taka oryginalna, bo jest to fantastyka młodzieżowa, także wiecie, sporo tego przeczytałam w życiu i w ogóle już niektóre książki mnie tak nie wciągają, tak są po prostu okej, takie, jak to Ola powiedziała, miernoty, takie przeciętne, okej, ale w ogóle raczej za bardzo ich nie zapamiętam. A tutaj Imperium Ognia było takie powielające te schematy, ale jednak bardzo mi się podobało, a właśnie Pochodnia w mroku już wychodzi z tych schematów. Także bardzo chciałam docenić tę książkę, która zresztą będzie, nie wiem czy ta książka, ale w ogóle Imperium Ognia już będzie wydane w tym roku przez wydawnictwo Winidia, będzie wznowienie tej serii. I chciałabym też Was zachęcić do przeczytania jej, kiedy ona już wyjdzie, chociaż mam wrażenie, że będzie bardzo popularna, ale też na to zasługuje, bo jest to naprawdę... Ja na razie przeczytam dwie książki, ale mam wrażenie, że ten poziom nie spadnie, więc mogę powiedzieć, że jest to naprawdę... Trzy książki, to jest trzecia część. To jest druga część, a trzecia to Żniwiarz. Ubram. Tak. I Żniwiarza Ubram właśnie będę już czytać, nie wiem czy w styczniu, ale jakoś na pewno w najbliższym czasie, bo w jakiejś niedalekiej przeszłości jest to naprawdę jedna z lepszych fantastyk młodzieżowych, jakie przeczytałam, obok Illuminę, myślę, że jedna z najlepszych, także doceniam to. I chciałabym powiedzieć jeszcze, że wątek romantyczny tutaj poszedł w ogóle w totalnie inną stronę i jestem ciekawa, jak to się rozwinie w trzeciej części. Także jak widzicie, o dziwo, u Fantastycznych Sióstr nie ma tak dużo fantastyki w tym podsumowaniu. Ale mam wrażenie, że te moje najlepsze książki po prostu stawały emocjami u mnie, w większości przynajmniej, to ile wywołały emocji. U mnie to, jak widzicie, był miszmasz tak naprawdę, niektóre też... Różnorodność u ciebie. Tak, u mnie była bardzo duża różnorodność, co też lubię, ale ja też jestem dosyć...
picky reader, więc jeśli to prawda. Mówię, że coś jest dobre, to naprawdę coś jest dobre, a tak serio, to te 5 książek to jest naprawdę highlight tego całego roku, bo właśnie 2022 to był dla mnie rok miernot takich książek, które przeczytałam, ale w sumie no, nie zasługują na hype, które miały, przynajmniej według mnie, albo były takie, wiecie, że przeczytałam i w ogóle już teraz nie pamiętam, że w ogóle przeczytałam, albo co tam się działo, kto był głównym bohaterem, bla bla bla, a ta piątka jest naprawdę mega super i będę Wam nie polecała przez cały czas, bo wiem, że po prostu te książki są dobre. A jeszcze jedno słowo bym chciała dodać o Jest Gór Tych Złote, że po prostu zakończenie mnie wbiło w fotel, serio. Tak samo jak u Wegetarianki było bardzo zaskakujące. Okej, ale już nie przedłużajmy, bo już nagadałyśmy się o tych książkach, a film jest dość długi. Chciałybyśmy Wam podziękować za poprzedni rok. Mamy nadzieję, że ten rok będzie dla Was trochę może spóźnione życzenia w sumie, bo już jest styczeń. No ale lepiej późno niż wcale. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla Was i dobry czytelniczo, i w życiu Waszym prywatnym i zawodowym, jeśli pracujecie, lub studenckim, jeśli się uczycie. I my dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Będzie nam bardzo miło, jeśli go skomentujecie i widzimy się z Wami w następnym. Pa! Pa!